Dawniej przy ulicy Szewskiej stała synagoga, jednak podczas Nocy Kryształowej została spalona, a później rozebrana. Dziś w towarzystwie władz miasta oraz autora muralu zostało zaprezentowane uliczne dzieło sztuki upamiętniające losy społeczności żydowskiej w Raciborzu. Kolejna pusta ściana elewacji stała się tłem do stworzenia następnego po panoramie Raciborza przy ulicy Chopina muralu. Tym razem dzieło sztuki ulicznej powstało przy ulicy Szewskiej w Raciborzu, gdzie niegdyś stała synagoga. Z początkiem listopada, tuż przed świętem odzyskania niepodległości, flagę na raciborskim rondzie opuszczamy do połowy masztu, aby wspomnieć tą społeczność, która kiedyś była istotną częścią społeczności Raciborza, czyli społeczność żydowską. I właśnie tu przy ulicy Szewskiej była synagoga. I jako ci, którzy następujemy w tych sztafecie pokoleń, które mieszkają w tym miejscu, naszym obowiązkiem jest pamiętanie o tych, którzy byli przed nami, pamiętanie i o dziedzictwie polskim, o dziedzictwie niemieckim, o dziedzictwie morawskim, ale też i o dziedzictwie żydowskim. Powstały mural ma dostarczyć estetycznych doznań i zachęcać do odkrywania swojego miasta, jego historii i tożsamości, a także dodać starówce nowych walorów tworzonych przez raciborskich artystów. Site specific, czyli to, żeby dana sztuka była konkretnie osadzona w konkretnym miejscu, dla mnie jest bardzo ważne. Nie jest to tylko dzieło o walorach estetycznych, ale mówiące o tej części. A chciałbym przypomnieć, że jakby to nie jest pierwszy akcent, dlatego że już blisko 10 lat temu Stowarzyszenie ASK prowadziło taki projekt Puste miejsce, tu byli Żydzi, którego część wydarzeń odbywała się w tym miejscu, między innymi spektakl na ulicy Szewskiej w reżyserii Grażyny Tetralet był tutaj grany. 3 lata temu ten najmłodszy dąb na skwerze Kresowian jest posadzony jako dąb pamięci raciborskich Żydów. To z kolei była akcja Midraszowego Teatru Żydowskiego. Ścianę 4-piętrowego budynku ozdobiło dzieło Ryszarda Pauruskiego, którego prace na stałe wpisały się w krajobraz Raciborza. Tym razem artysta z trudami pracy mierzył się samodzielnie. Temat był z góry założony, także musiałem się podjąć, może nie musiałem się wcale podejmować, ale chciałem się podjąć tego, ponieważ był to temat, który zawsze chciałem gdzieś tam dołożyć do swojego portfolio. No i tak oto, to co powstało za mną, myślę, że udało się zrealizować, a przynajmniej w jakimś większym stopniu, w jakiejś większej części założenie. Są pewne prace, którymi można się dzielić. Oczywiście tutaj pomagają mi osoby jak Adam Szaramowski na etapie projektowania. Pomagał mi Adam Felinia, który pomagał mi przy pracach przygotowawczych do tego muralu i od strony technicznej, zaplecza technicznego. Także no, oczywiście pozdrawiam panią Karolinę, panią Aleksandrę, które bardzo mi pomogły, jeżeli chodzi o kontakt artysta, ziemia, urząd, także no nie jest tak tylko, że to jest tylko i wyłącznie moja praca. No, w trakcie dużo otrzymywałem wsparcia od ludzi, którzy od przychodni, od ludzi, którzy mieli ze mną codzienny kontakt. Choć praca nie należała do najłatwiejszych, to mural powstał w zaledwie miesiąc. Zarówno wiceprezydent Wacławczyk, jak i Ryszard Paurowski mają głowę pełną pomysłów na kolejne podobne przedsięwzięcia.